No dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Urbański Testuję. Od razu uprzedzę, dzisiaj nie będzie odkurzacza. Hurra! Na pewno wielu z Was zakrzyknie. Co dzisiaj będzie? To, co tutaj widzicie, to zewnętrzna kamera mi znanej już marki, myślę, że Wam także, chiński producent IMI Lab. To model EC5, a więc kamera, którą zainstalujemy na zewnątrz budynku. Czy to przed domem, czy w ogrodzie, no to już zależy od Waszych potrzeb. To jest absolutna nowość, premiera 23 maja tego roku i od 23 do 27 maja ta kamera będzie w specjalnej cenie. No. Ale ja otrzymałem ją do testów troszeczkę wcześniej, dlatego zachęcam Was do obejrzenia tego materiału, bo jeżeli jesteście zainteresowani taką kamerą, to ja naprawdę wiem o niej dość dużo, a można powiedzieć, że nawet wszystko. I podpowiem Wam, czy warto ją kupić, a może nie. Jak myślicie? No nic, zapraszam do oglądania. Moi drodzy, ja tę kamerę otrzymałem miesiąc temu, tak mi się wydaje przynajmniej, 3 tygodnie na pewno, żebym mógł się nią troszeczkę pobawić. Ja tak prowizorycznie ją zainstalowałem na balkonie, bo nie mieszkam w domu, mieszkałem w bloku, ale chciałem sprawdzić, no to jeżeli gdzieś mam to zrobić, no to balkon wydał mi się takim najlepszym miejscem. Pudełko widzicie po tej stronie, ładne, zgrabne, z najważniejszymi informacjami, z ładnymi zdjęciami. To pudełko przyciąga uwagę. Ja lubię, kiedy produkty są ładnie opakowane, bo to świadczy o tym, że producent dba o nasze doznania, prawda? Żebyśmy zainteresowali się produktem, no bo jeżeli pudełko jest ładne, opakowanie jest ładne, no to to, co jest w środku, powinno być też fajne. No jest. No jest, to jest ta kamera. IMI Lab EC5 jest także zasilacz, ponieważ ta kamera nie ma wbudowanego akumulatora, musimy ją po prostu podłączyć do zasilania. Są kołki rozporowe, to jest dobra informacja, nie musimy dokupować, bo musimy ją na stałe przymocować do ściany albo gdzieś pod dachem ją, pod jakimś daszkiem zainstalować. Zaraz Wam opowiem, jak to się wszystko robi. Kochani, kamera jest naprawdę bardzo ładnie wykonana, śnieżno-biała, jest duża. Kiedy ją wyciągałem z tego pudła, mówię, kurczę, naprawdę jest sporych rozmiarów, ale kiedy zacząłem wchodzić głębiej w nią, że tak się wyrażę, czyli sprawdzać jej parametry, możliwości i tak dalej, stwierdziłem, że nie, to akurat jest dobre, że ona jest duża, bo gdzieś ta elektronika, te silniczki musiały się zmieścić. No one się zmieściły w tej ładnej obudowie. Plastik bardzo wysokiej jakości, tutaj nic nie skrzypi. Nie ruszamy, ona się sama rusza, prawda? My ją, jej mechanicznie nie ruszamy, ale zobaczcie, zakres obrotu 360 stopni w prawo i w lewo i 100 stopni góra-dół, naprawdę. I te silniki pracują no, praktycznie bezszelestnie, ona pięknie się kręci. To kamera PTZ, czyli no, ma zakres naprawdę widzenia naprawdę bardzo, ale to bardzo duży. Tu mamy dwa rogi. Widzicie te różki? To są oczywiście anteny. Je możemy przestawić, jak nam pasuje, przekręcić je po prostu do tyłu albo bardziej do przodu. Teraz mamy takiego królika, który kładzie uszy po sobie, a teraz jest taki waleczny, nastroszony, prawda? Tak można powiedzieć. My możemy podłączyć tę kamerę oczywiście do domowej sieci Wi-Fi, ale zalecałbym Wam podłączenie jej po przewodzie, po kablu ethernetowym. Tutaj mamy przewód, on się dzieli na dwa później. Tutaj mamy gniazdo zasilania, a tutaj mamy możliwość podłączenia właśnie do domowej sieci przez kabel, przez ethernet. Dlaczego warto przez ethernet? Ponieważ z tej kamery możecie zrobić hotspota i powiększyć zasięg domowej sieci Wi-Fi. Dokładnie tak, a więc jeżeli tę kamerę sobie zainstalujecie gdzieś na przykład od strony ogrodu, jeżeli macie taką możliwość, no to automatycznie ta kamera obejmie swoim zasięgiem ogród, Wi-Fi oczywiście, bo to, że ona wszystko widzi, to zaraz Wam opowiem. A więc to jest naprawdę fajne rozwiązanie, bardzo ciekawe. Co mamy z przodu? Mamy kamerę, tutaj ta matryca nie jest jakoś szczególnie duża, bo ma 3 miliony pikseli, ale wierzcie mi, zresztą zaraz to zobaczycie na filmach, to w zupełności wystarczy. Dlaczego wystarczy? Bo ma na przykład Night Vision.
Tak, ma tutaj Night Vision i Night Vision jest w kolorze. A więc w nocy bez żadnego problemu pokazuje nam obraz nie czarno-biały, tylko w kolorze. Jeżeli, no nie wiem, nie daje rady, no to ma po prawej i po lewej stronie takie diody LED, podwójne to są diody LED i one naprawdę tak dają w nocy po oczach, że szkoda gadać. Zasięg ich świecenia jest naprawdę bardzo duży, ale mało tego, możecie sobie regulować moc świecenia tych diod w aplikacji. Właśnie, jest oczywiście aplikacja do tej kamery i co ciekawe, Imilab ma swoją aplikację, ale tutaj korzystamy z aplikacji Xiaomi Home. Pewnie ją znacie. Dlaczego Xiaomi Home? Tak mi się wydaje, że jest to związane też z tym, że ta kamera, kiedy już ją skonfigurujemy, podłączymy, może działać jako hub do ustawiania różnego rodzaju scen. Ponieważ jeżeli macie na przykład oświetlenie w domu, żarówki, lampy, które współpracują właśnie z Xiaomi Home, z aplikacją, to możecie sobie tak poustawiać z tej kamery różnego rodzaju sceny, że kiedy na przykład zbliżacie się do domu, no to włącza Wam się oświetlenie przed domem, albo w ogrodzie, albo coś takiego. Albo kiedy intruz zbliża się do Waszego domu, to oprócz tego, że tutaj jest wbudowany głośnik, jest wbudowana syrena alarmowa, która może zacząć działać, kiedy wykryje jakąś osobę w polu widzenia tej kamery, to dodatkowo jeszcze włączają się oczywiście te światła. To możemy właśnie regulować, to możemy włączyć, możemy wyłączyć. To wszystko zależy absolutnie od nas, czy ten alarm się włączy dźwiękowy, czy tylko świetny, to zależy od Was. Ale jeżeli na przykład sobie ustawicie jako huba tę kamerę i podłączycie do niej lampy w ogrodzie albo przed domem, no to to jeszcze bardziej zniechęci intruza do manipulowania przy drzwiach do Waszego mieszkania, bo pomyśli na przykład, że ktoś jest na przykład w domu albo w ogrodzie, wystraszy się po prostu i ucieknie. Teraz tak, słuchajcie, oprócz tego, że ma naprawdę spore kąty widzenia, 360 jeszcze przypomnę i 100, to ona może śledzić ludzi. Naprawdę, możecie ustawić w aplikacji, znowuż zaznaczyć, zaptaszkować, że ona ma śledzić ludzi albo nie ma śledzić ludzi. No ja ją zainstalowałem na tym moim balkoniku malutkim, więc ja nie miałem możliwości takiego profesjonalnego sprawdzania, jak śledzi ludzi, ale rzeczywiście wykryła moją osobę i podążała za mną. I tutaj to bezsprzecznie działa naprawdę bardzo dobrze. Kolejna kwestia, tutaj pod spodem mamy dwie śrubki, możemy je odkręcić i do jej wnętrza włożyć pamięć. Pamięć w postaci kamery, karty microSD. Ale możecie na dwa sposoby korzystać, jeżeli chodzi o zapisywanie filmów oczywiście, czy zdjęć, z pamięci, bo może to być pamięć tutaj na karcie. Ważne, ta zaślepka tutaj, która jest, ona jest z uszczelką, bo ta kamera spełnia normę IP66, a więc bez żadnego problemu może padać, może lać, może wiać, jej to absolutnie nie zaszkodzi. Ale jak mówiłem, obraz zapisywany jest na karcie albo w chmurze. Jeżeli ją zarejestrujecie, to macie przez pierwsze 7 dni za darmo możliwość testowania chmury. Później ona jest oczywiście płatna. Teraz tak, mamy mocowanie na stałe przytwierdzone do tej głowicy, może kamerowej, można powiedzieć. Dlaczego? Bo to jest też bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ możemy ją montować na trzy sposoby. Pierwszy sposób, ściana, prawda? Drugi sposób, daszek, prawda? O! Albo możemy ją sobie owinąć wokół jakiejś lampy, jakiegoś słupa czy coś w tym stylu. No nie wiem, trytytki wystarczą, że okręcamy i tak dalej, tylko pamiętajcie, że tam no, musi być zasilanie nie energią słoneczną, jeżeli macie to też, no ale chodzi o prąd, po prostu prąd, bo ona nie ma wbudowanego akumulatora. Wydaje mi się, że to dobrze, że nie ma wbudowanego akumulatora, bo nie dałaby rady na przykład tak mocno świecić, a co jest istotne, prawda, w odstraszaniu albo żebyśmy widzieli, co się dzieje przed naszym domem. No właśnie, to jest inteligentne oświetlenie, to też warto o tym powiedzieć, bo na przykład w aplikacji sobie ustawiacie wrażliwe strefy. Czyli jeżeli ustawicie sobie gdzieś taką wrażliwą strefę, to ta kamera będzie szczególnie wyczulona na tę strefę, że jeżeli tam się ktoś pokaże albo coś poruszy, bo ona działa i ma detekcję ruchu i ludzi, to natychmiast dostajemy powiadomienie. Powiadomienie push. Z filmikiem od razu dostajemy to powiadomienie, żebyśmy zobaczyli, co się dzieje. Oczywiście, jeżeli chcemy sprawdzić bardziej dokładnie, wnikliwie, co tam się dzieje, no to klikamy aplikację, odpalamy, łączymy się z tą kamerą i na żywo sprawdzamy, co tam się dzieje. Oczywiście z aplikacji możecie nią sterować.
możecie sterować jej obrót do góry, w prawo, w lewo, góra, dół. No i tutaj mam małe zastrzeżenie, bo na przykład jeżeli jestem poza domem, poza siecią, jakąkolwiek siecią Wi-Fi, ja mam LTE albo 5G w telefonie i tutaj to logowanie do tej kamery, korzystanie z sieci komórkowych trwa troszeczkę dłużej niż przez Wi-Fi. Może ja mieszkam w takim miejscu, gdzie ten zasięg nie jest, że ta prędkość internetu nie jest taka dobra jak Wi-Fi. Trudno mi powiedzieć, ale warto na to zwrócić uwagę, bo jeżeli mam się czepiać, no to tutaj bym do tego się przyczepił. Czasami czekam. Ale ważne jest to, że powiadomienie push, które otrzymujemy na telefon, jest także z obrazkiem, czyli z wideo, takim krótkim short wideo. I teraz tak, pomimo tego, że ta matryca, która tutaj się znajduje, jest niewielkich rozmiarów, no to ma naprawdę bardzo fajne możliwości, bo możemy nagrać obraz tą kamerą w 2K, w rozdzielczości 2K. I tutaj też możemy zdecydować w aplikacji oczywiście, czy ona ma automatycznie wybierać, jak ma zapisywać, czy ma być to gorsza jakość, czyli SD, czy ma być to 2K. I też możemy w aplikacji włączyć Wild Dynamic Range, czyli to powoduje podbicie kontrastów w filmie i są mniejsze, bardziej szczegółowy ten obrazek jest, bardziej wyraźny, lepiej widać czerń, lepiej widać biel, te półcienie i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę robi różnicę. Tylko na przykład musicie pamiętać, że przy Wild Dynamic Range to nie działa, jeżeli chodzi o Night Vision. No coś za coś. Kolejna kwestia, dystorcję możemy sobie też tutaj zniwelować, czyli te zaokrąglenia po prawej i lewej stronie obrazka, jeżeli chodzi o wideo. Wtedy nam się ten obrazek troszeczkę zawęzi, ale obraz będzie w idealnych wtedy proporcjach, więc to wszystko oczywiście zależy od Was. Aplikacja Xiaomi Home, jeżeli ją znacie, to wiecie, że jest bardzo prosta w obsłudze. Mamy tutaj w niej szereg możliwości. Możemy, tak jak już Wam wspominałem, wykorzystać tę kamerę jako hub i zainscenizować, ustawić jakieś sceny. Możemy ją ustawić w tryb spoczynku, spania jak gdyby. Możemy też wyznaczyć, w jakich godzinach ona ma być w trybie spoczynku, ma być uśpiona. To wszystko zrobimy z aplikacji. Z aplikacji oczywiście możemy także uruchomić łączność dwukierunkową, bo ta kamera w obudowie ma wbudowany głośnik, ma oczywiście też mikrofony, ale żebyście się, że tak powiem, na własnej skórze, na własnych uszach przekonali, jak zbiera dźwięk z zewnątrz, no to zapraszam Was na mój balkon. No witam Was serdecznie na moim balkonie. Kochani, no ta kamera na tym balkonie została tymczasowo zainstalowana, no bo ja nie potrzebuję tak wypasionej kamery na balkonie, ale przyznać musicie, że jakość obrazka jest naprawdę bardzo dobra, zarówno w dzień, jak i w noc. Przynajmniej mi się on bardzo, ale to bardzo podoba. No i mam małe zastrzeżenie, niestety ten dźwięk, który do nas dociera, jak gdyby dociera po chwili, on jest asynchron, jest, jeżeli chodzi o ruch naszych ust z tym dźwiękiem, który słyszymy, ale to chyba dla nikogo nie będzie jakąś wielką tragedią, bo to nie ma znaczenia. Ważne, żebyśmy się z kimś mogli skomunikować w czasie rzeczywistym. No, przyjeżdża kurier, to sobie pogadacie, prawda? Zostaw pan tę paczkę tu, zostaw pan tę paczkę tam. Oczywiście w każdym dowolnym momencie z poziomu aplikacji możecie wejść na tę kartę, jeżeli ją macie w środku, oczywiście kartę pamięci i zobaczyć, co tam się zapisało. Bo wiecie, no, upierdliwe jest rozkręcanie tych dwóch śrubek, wyciąganie tego, tej karty pamięci. Możecie wszystko zrobić z poziomu aplikacji, jest to dużo bardziej wygodne, zapisać w telefonie, potem przerzucić do komputera. Aktualnie jest na nią promocja, jej standardowa cena to 79,99 dolarów, niecałe 80 dolarów bez jednego centa, ale jest promocja i ona kosztuje 64,99 dolarów. No to naprawdę za takie urządzenie to jest dla mnie absolutny hicior, bo stosunek jakości do ceny to nawet trudno określić, bo ta kamera jest dużo lepsza, niż by mogła wskazywać na to jej cena. Dokładnie tak, tak mi się przynajmniej wydaje. W opisie dostaniecie jeszcze kod na kolejną zniżkę. W opisie podaję Wam link tego filmu, oczywiście w opisie, podaję Wam link do sklepu AliExpress, gdzie możecie ją kupić. Powiem Wam tak, jeżeli miałbym dom, mieszkałbym w domu i chciałbym mieć monitoring w domu, to wybrałbym Imilaba. Naprawdę to jest moja i druga kamera. Jedna kamera już jest na balkonie. Kiedyś już ją testowałem, możecie sobie ją obejrzeć tu już w tej chwili. Kliknijcie tam u góry.
Tamta jest mniejsza, jest zasilana promieniami słonecznymi, fotowoltaiką, jest przykręcona, jest malutka po prostu, ma akumulator, a ta to już jest naprawdę pełna profeska. No to śledzenie ludzi, rozpoznawanie ludzi jest naprawdę, no jest się czym zachwycać, bo jakość wykonania jest perfekcyjna, możliwości są świetne. No to, że hotspota z niej robimy, to też jest rewelacyjne, że ma naprawdę mega silne oświetlenie z przodu, inteligentne, szapoba. Kochani, i to by było, jeżeli chodzi o tę kamerę Imilab EC5, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczymy się już w kolejnym odcinku. Coś już przygotowuję, już coś tam nagrywam. A tymczasem życzę Wam miłego dnia albo dobrej nocy, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!